Cześć, witajcie, ja jestem Ryczku, witajcie w kolejnym odcinku z gry Prison Architect. Powiem tak, patrzę, że tak sobie tutaj siedzę. Czekam, aż mi ten boss buduje. W międzyczasie mi zabrali ponad jakieś 10 tysięcy na same te cegły. Dziwne. No dobra. Co? Oprócz tego w sumie... zwolnili nam znowu ponad 20 więźniów zwolnili. Patrzcie, co chwilę zwolnienia, patrzcie, tutaj o, cały czas ktoś siedzi. Co sekundę ktoś nowy, więc to jest akuratnio nawet fajne, bo w sumie mogę się pozbywać ich zatrudnienia cały czas na nowo. Więc zobaczcie, ja tutaj dopiero dowiozłem więźniów, ja tutaj siedzę około 2 minut w tej grze. Dopiero dowiozłem, miałem 132 z normalnego rygoru. Co nie? To przepraszam, minimalnego rogaru, a tutaj już ma 125, co nie? I w ogóle właśnie więźniów mi dowieźli. 40 kolejnych. No dobra. W ogóle patrzę, że mam coś nie tak ze słuchawkami, bo mi przerwa dźwięki i nie jestem pewien, czy to słychać na nagraniu. Zobaczy się, więc jak będzie słuchać, to przepraszam, ale jak będzie gorzej, to może coś pokombinuję. Jest z tym źle, bo mi to przerywa, nie wiem, znowu mi się chyba słuchawki spierdzieliły. 2 tygodnie przed wyjazdem na wakacje. Norma. W ogóle czekam, aż ten blok więzienny się zbuduje, więc w sumie ja w międzyczasie trochę poczekam, a wiecie, a wam zrobię cięcie. A ja w międzyczasie poczekam trochę, aż oni to zrobią. I co? A potem będziemy dalej planować. Tutaj mam do tego miejsca trochę planów, ale dobra. Nie uprzedzajmy faktów i poczekamy chwilę. Czekam. Minęły 2 minuty i mnie zastanawia, co ten naczelnik ma do pożarów w moim generatorze. Ten generator już chyba z 5 razy wybuchł. Nie wiem, co on do tych pożarów generatora coś ma. Dobra, ten generator za każdym razem się przeciąża. Nie wiem, będzie trzeba go jakoś lekko obciążyć, prędzej czy później. My tu przesyłamy strażaków, to już gasi, wyłączmy zasilanie. Jeszcze jakby jakieś płynęło, chociaż dziwię się, że... Ten to nawet nie wiem, co odpierdziela. Jadą już. Dobra, to dało radę, bo patrzcie, niby już wody w naszych systemach, rurach nie ma. A nie, jeszcze jednak zasilanie jest. A, bo to się robi jako mały magazyn wody, coś z tyłu pompy. Weźcie go naprawcie jak najszybciej. A ja muszę w międzyczasie znowu po raz chyba nie wiem, który odbudować te ściany. Nie, bo to już się na serio robi upierdliwe. Mogę przyjąć więcej więźniów? No mogę. W sumie. Tym razem które kable przepaliło? Tutaj tylko 2 rury. A zasilanie jest, tylko trzeba zrobić tak. Zobaczcie, ten generator nawet nie jest za bardzo przeciążony. A, bo może dlatego, że też przepaliła tutaj 2 kable. No, dobra, jest przeciążony, no nie będę kłamał, no jest w miarę nawet. Nic tu nie poradzę, no. Nowy też pracuje nawet na pełnych obrotach. Ogólnie widzowie, powiem tak, jest dziwna rzecz się dzieje w sumie, bo... Zabrało mi ponad 200 tysięcy, chyba ja miałem 300 koło, nie pamiętam, koło 300. Zabrali mi czy tam 200, zabrało mi tyle hajsu i zaczęło się to budować. Niedługo będziemy mieli blok w większości zbudowany. A w międzyczasie, nie wiem, ja bym sobie poplanował, więzień przedawkował. I ja zastanawiam się, czy tutaj nie dołożyć więcej zraszaczy, bo to co chwilę wybucha. A, jedną rzecz zrobię, bo przy okazji pomyślałem sobie tak. Jak woda mi się skończy, załóżmy ten generator pierdzielny po raz 25, to będzie problem, bo nie będę miał wody. A mam pomysł, co zrobić z takim faktem. Tutaj postawimy kolejną przypompownię. I w momencie, gdy ta padnie, załóżmy ona się spali, to i generator się znowu podpali, to wtedy, bo zobaczcie, gdy załóżmy będzie coś z tego, że przypompownia jest dziurawa, generator się podpali,
to będzie mógł go zgasić druga przypompownia, bo ona dalej będzie pracować, dalej będzie zasilać w wody nasz rejon, to wszystko, co nie? No taki jest mój plan. Więc że się to tutaj budują, w sumie nie mam co mówić. My w sumie możemy trochę poplanować. Plan jest taki... Czekajcie, bo... A, dobra, to ten kadzidełko sobie się bawi. Plan jest taki, żeby tutaj zaplanować strefę dla odwiedzających, więc sobie od razu zaplanujemy tutaj dalszą kontynuację tego, czegoś. Taką ścieżkę 3x3, żeby było dojście, co nie? Dla tych naszych odwiedzających. I tutaj zrobi się coś takiego. I tutaj zrobi się pokój dla odwiedzających. Załóżmy tej długości i zobaczymy, ile tutaj się zmieści tych stołów, no. Dwa, tutaj będzie trzeci, czwarty. Mogę zrobić coś takiego, co kiedyś, pamiętam, stosowałem. Takie przejście dla więźniów, o. Czekajcie, próbuję to jakoś zastosować. Coś takiego to było? O! Można użyć dwa razy więcej stołów dać, tych. Dwa. Dwa i dwa. I tutaj będzie zamiast... czekajcie, ja sobie może to podzielam ścieżkami, który jest który. O! Co drugi. Zamiast pięciu stołów, będzie tych stołów osiem. W taki sposób, co nie? Że tutaj to będzie tak w dziwny sposób przedłużone, ale będzie przejście, co nie? W sumie może być. I tutaj zrobimy wejście podwójne do naszych więźniów. Tutaj będą drzwi. Tutaj też po drodze zrobi się jakieś drzwi do wiedzających, nawet z dwie czy trzy pary. Jakby już mieli przejść, a ten będzie patrolował większy obszar. I jeszcze będzie przy okazji pies. No i git. Tak to będzie wyglądało. W ogóle ja tutaj powinienem dać coś w stylu, no nie wiem, nie minimalny obszar. Tutaj jest jakie, tutaj jest tylko do personelu. Tutaj powinien być wspólny obszar. W tym o. Co w ogóle wy macie, że nie transportujecie tego? Nie wiem, co wy macie, że nie transportujecie ich? Jak lubicie. To mi cały czas budują. A, w ogóle w międzyczasie tutaj był tunel. Gościu z tej celi przekopał się do tego i się przekopali do połowy plantacji. No, coś takiego było. Dobra, my tutaj planujemy sobie dalej. Tutaj zrobimy im drzwi podwójne, tak myślę, gdzieś tu. Nieco nie chlujnie. Aby wziąć prysznic. No tak, bo ci się nie mogą wykąpać, ci nic nie mogą. A tam ci zawsze rano, gdy są do celi, mogą w sumie się wykąpać. Chociaż możemy im nawet dać jakąś godzinę prysznicu w harmonogramie. Nie wiem, przed pracą dajmy im łazienkę. Dobra, a my tutaj dalej będziemy planować. Oni to jeszcze w międzyczasie składają do kupy. Tutaj jeszcze trochę rzeczy brakuje. Już mamy miejsce na 200 więźniów. Po nas tutaj jest jeszcze, jak widzicie, dużo cel niekompletnych. Więc jeszcze będą to budować. O, w ogóle w końcu już naprawili ten pokój, więc... Będą mogli tutaj dalej pracować. Bo w końcu ściany pomontowali. Budują ten blok, budują... Jak chwilę to zajmie. No dobra, tutaj będziemy planować dalej. Na pewno chciałbym tutaj... Wejście jest na tej wysokości, co nie? Chyba wejście możemy, widać, przenieść nawet o tą jedną kratkę. W takim razie, bo jak wejście jest tutaj, to wiecie, jak... Wejście w sensie chodzi mi o to, że jak wejście jest tu, to będzie niech na równi, co nie? Co ja na pewno myślę? Tutaj będzie można zrobić pralnię na ten sektor, nawet trochę większą, gdzieś taką. O ten jeden blok zawsze będzie pralnia.
żeby to ładnie wykorzystać. Zrobimy tutaj, myślę, że po tej stronie zrobimy, co tutaj jeszcze będzie można dać im. Łazienkę może jakąś normalną. To nie jest głupia myśl. Łazienka, no co tam musi być? No, załóżmy ścieżkami, zaznaczmy krany te, gdzie będą stałe natryski. W tym sensie, o. Dobra, możemy zrobić coś takiego. To będzie natryski, miejsce z natryskami i tutaj będzie jakieś wejście, no coś koło tego. A tutaj zrobimy świetlicę. Drugą w sumie, czy potrzebujemy tutaj dwóch? Będzie też tam jedna oczywiście na sektorze. Chociaż nie, będzie można zrobić też na ten sektor własną pokój do odpoczynku. Tak, będzie można. Tutaj zrobimy kolejny. Z podwójnymi drzwiami pokój socjalny. No i git. Tak to będzie wyglądać, się prezentować, a z drugiej strony będzie można im zrobić do zwolnień warunkowych. 5 na 5, tak? 3, 4, 5. 5. Myk. Raz, dwa, trzy, cztery. Kurde. To w sumie nawet dobrze. Tutaj będą cztery do zwolnień warunkowych. A to pomieszczenie 4 na 5 muszę zrobić z niego sklepik. Tu mamy tą część zaplanowaną. Tutaj jeszcze będzie kuchnia. O, kolejna część notatki. W ogóle patrzę, że no, więzienie jest. Więzienie są bardzo zbyt więcej kuchni. Mam pytanie. Czy wy na serio macie jakiegoś lenia? Dostępny jeden. Przewodników psów. Zwykłych jest 14 dostępnych. Czemu żaden ich nie przyniesie do celi? A, Boże, zapomniałem. Nie może ich przenieść, bo to jest. Nie, to nie jest wspólny obszar. No to jest zwolniony. Nie, no to mnie irytuje. No co jest, że wy nie pracujecie? No WTF, czemu wy ich nie chcecie mi przenieść? Nie wiem, czy ja mam kupić kolejnego strażnika? No jeszcze jeden, no. Nie no, WTF, co tu jest? Co tu jest wygrane, że oni nie chcą tego? Co ten kucharz odwala? Nie, to na serio mnie troszeczkę dziwi, zastanawia i denerwuje jednocześnie. Wiecie? Bo ja na serio nie wiem, o co tu się dzieje. Dobra, zróbmy cięcia.
Zaczęło to działać, powynosili ich stąd. Ale powiem, było trudno. Bardzo trudno. Przy okazji zamknąłem ten sektor, jakby po prostu no, nie ma do niego dostępu. No, hello, Derek, this is my friend. Chyba zróbmy tak, nie jesteście się tu przydzieleni, ok? Nie, kucharze. Wy się na serio możecie ruszać. Dziwni są. No, zablokowałem ten sektor, w sensie po prostu całkowicie go odciąłem. Zamknąłem na dwa posty, wszystkich wywaliłem stąd. Nikt mi tu nie wchodzi, to jest puste. Otworzymy to, gdy będzie potrzebne. A tak to nie jest potrzebne. Czekam, aż oni to w końcu zbudują. Co nie? W międzyczasie się tak męczę. No nie wiem. Może zróbmy na razie tak. O, logistyka, rozmieszczenie, odblokowana strefa. Żeby się oni nie męczyli z wchodzeniem, bo muszą czekać, aż im strażnik otworzy. A tak to wszystkie drzwi, jakie są, czyli w prawie każdej celi się pootwierały. Ech. Którędy dziś uciekli? Jestem ślepy? Jest spanie, wyszukiwanie tuneli, minimalne. Przeszukujcie wszystkie kible. Mamy tunel. Tu jest. W ogóle ja nie wiem, mogę ich niektórych zwolnić tak szczerze z tej pracy. Bo niby mam tylu z tych, co nie? Ale mogę sobie spokojnie zwolnić z jednego. Dobra, jak tędy mi uciekli? Może po prostu jakoś daję radę przejść. Za chwilę kolejne 12 tysięcy do mnie przyjedzie. A miejsce tak by the way brakuje. Może zróbmy na razie im jeszcze drugie dostawy. Tutaj, bo te dostawy są za małe, gdy budujemy cały blok. Później je usuniemy, ale na razie drugie dostawy. Bo jedno i drugie mają problem, bo po prostu nie ma miejsca. Telewizor, nie telewizory. Transfer więźnia. W ogóle co to jest transfer więźnia? Dobra, na razie tych więźniów nie chcemy. My chcemy mieć niedługo zwykłe ryzyko, potem zaostrzone, ale na razie to. Tutaj jeszcze kończą pomalutku. Łóżka piętrowe, toaletki. Jeszcze toalety, to tutaj też. W sumie na większości jeszcze coś jest. Jeszcze troszkę.
ten blok będzie w tym więzieniu, w tym odcinku skończony. W ogóle mógłbym jedną rzecz tutaj zrobić. Nie tu, nie tu. Programy. Uruchommy kurs stolarstwa. To, co tu trzeba mieć. No jest tu stolarski. Nie wiem, co tu się dzieje. Dobra. W ogóle też tam trochę to podrosło, bo przeszukałem kilku więźniów. Pistolet tutaj w ogóle był znaleziony. Dalej jest. Zamknięte otoczenie ścianą i drzwiami. Gdzie? A, bo tu nawet jest jeszcze tutaj. Oni się w tą stronę kopali. Patrzcie. To spryciarze. Toaleta, toaleta, toaleta. Pomału to noszą. Dobra, wiecie co? Ja na razie zobaczycie, widzimy się, gdy to będą dalej budować. Ja w międzyczasie będę czekał. Hajsu mi jeszcze chwilę starczy. Jak będzie gorzej, to mogę zawsze kliknąć tutaj guziczek 30 tysięcy dostanę. Mogę też zrobić tutaj resocjalizację poprzez edukację i zrobić im tutaj taki z 3 pomieszczenia, 4 takie szkoleniowe. A, właśnie, 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 właśnie. Dzięki, że mi się, dzięki Uje, że mi przypomniałaś, gro. To jest wspólny obszar, ale nikt nie powiedział, że tu możecie siedzieć. Spędzielać. Tak, wiem, że tu jest wszędzie brak dostępu. Wiem o tym doskonale nawet, powiem tyle. Dobra, ja robię cięcie, widzimy się, gdy oni to skończą. Dobra, jestem z powrotem. Zbudowali już ten blok. Czekam, aż mi tutaj tylko zasilanie dostarczą. W sumie zasilanie już chyba tutaj jest, co? Tak, prąd tu już jest. Wody jeszcze nie ma na całej długości. Przy okazji w ogóle mi się tutaj więzień próbował uciec, ale mu to nie wyszło. Co nie? Tutaj jest dziura, więc kazałem im to zakopać, czy nie? Wydajmy im to na dwójce, niech ten tunel zakupią. I co? A my właśnie jeszcze w międzyczasie patrzę, skąd oni tu do cholery jasnej są? To nie jest blok dla nich. Dobra, trzeba tutaj porobić rozmieszczenie, bo to mnie już denerwuje lekko. Patrolnym niebieskim. Co ja tutaj odpalam? No czemu tutaj siedzi gościu? Dobra, my dalej ruchmy rozmieszczenie patrole. Tutaj będzie jeden niebieski. Drugi niebieski. Trzeci niebieski. Tutaj będzie czwarty niebieski. Na tym czwartym niebieskim będzie chodził tylko jeden strażnik, na tym każdym będzie chodził jeden strażnik i pies. Tutaj będzie chodził zawsze, zróbmy tak, żeby tą drogą chodził. Zróbmy, żeby tą drogą zawsze chodziło nawet i dwóch strażników, albo trzech, i jeden pies.
Patrzę, że oni znowu z tej samej celi się kopią. Dziwni są. Nie, te, nie wiem, ja im te przeszukania tych cel robię co chwila, a i tak jakoś się z tym wykopują. No mówię, dziwne, zaskakujące, irytujące. Nie patrzę, że tutaj jakieś kamery powinienem dać po prostu, żeby było mi łatwiej, wygodniej. Ale dobra. Tutaj zróbmy budynek ceglany, gdzieś tak na 16 długości. Tutaj zrobimy jakieś pomieszczenia, plus tutaj będzie taka w miarę duża kuchnia i pokój socjalny, a tutaj jednak zrobimy generator. Nie wiem, co oni ich nie noszą, co tutaj się popsuło? Jeden z słodców duchowych biur. Dobra, warto wiedzieć. Dobra, to mi w międzyczasie, patrzę, tutaj już zatykają. A ja w międzyczasie tutaj zrobię coś takiego. Już tutaj to jest. Już tutaj to było. Gdzieś tutaj to było. Kamery. O! I będę chciał, żeby tutaj mi z dwie kamery cały czas, tak przynajmniej, nie wiem, jedna tutaj. Druga tutaj. Trzecia tutaj. Sześć kamer, mam tutaj to obserwować, bo ja tutaj gówno widzę, co nie? Więc niech mnie tutaj ładnie obserwują. Patrzę, że mi gra w ogóle coś się popsuła, spowolniło. Już nie chodzi jakby. W ogóle jak im to idzie, bo tutaj mieli zrobić dojście. Widzę, że tutaj im idzie nawet spoczko. Oj, dobra, gra już normalnie chodzi. Ekwenderowanie dalej mam użyć szybsze niby. Ekwenderowanie przeciążone, a nie, już w normie. Czyli gra mi się zawiesiła. Nie wiem, OBS coś wymusza na grze, jak ona się wtedy wierzy. Gdy OBS ma problem, gra nie chodzi. Dziwne, tak lekko. Właśnie, jak tutaj oni dają radę, chodzą z tym, jak im dają z patrolami? Ludzi brakuje, patrzę ogólnie. Ogólnie to personelu nam brakuje. Wiem, będzie duży minus dzienny. A tutaj ludzie muszą być. Ludzi ogólnie nam brakuje do tego po prostu. Mamy 39 miejsc dla zwykłego rygoru. Dobra, dajmy 39 dla zwykłego rygoru. Mamy miejsce na 270 więźniów. My to dalej będziemy budować. Tutaj czekam, aż oni mi to ładnie zrobią. Co nie wiem, po co ja tutaj to robię, jak to później i tak sobie zostanie przerobione na dalsze więzie cele. Nie mnie pytać. Nie będę się kiedyś sam siebie pytał. A na razie nie wiem. Tutaj goście do pigularni transportują. Co nie wiem, czemu ja to tak nazwałam? Dobra, nie pytam, nie będę się sam siebie pytał. W sumie czekam, aż tych mi już. Tu mi zaraz przywiozą ludzi, to budują. Potem pierzowiem, ale budują. Nie wiem, tutaj w ogóle kazałem patrolować ilu. Dobra, patrzę, że tutaj tego patrola. Tyle wystarczy, psów trochę, ale. Kto go zabił? A może tak z głodu, bo tutaj już siedział od dłuższego czasu. Też taka opcja, zakładam.
Od razu dajmy, żeby przyjechał jednak 40, bo tutaj co chwilę mi odchodzą z tego pierdla. Boże, mamy taki duży minus. A także właśnie wyłączyłem połączenie od tego monitora całkowicie. I nie, to wam nie tnie, to wam się telefon nie popsuł, to mi po prostu tak dziwnie nagranie tnie. W sensie grę, nie wiem, grę przycina, dajmy niższe tempo. Czwarta kamera, piąta kamera. Szósta kamera, siódma kamerka i tutaj niedługo będzie ósma kamerka. Nie wiem, coś jest nie tak z tą grą w tej chwili. Że ma już po prostu dość na dzisiaj. To też jest taka opcja. O, w końcu wybudowali korytarz ten. A, jestem tu zamknięci, dlatego tak nic nie robię. Przy okazji, weź tu wybuść ścianę. Ja tutaj robię jakieś dojście prądu, żeby zawsze było jasno na tych korytarzach. Kiedy się tym zajmiemy, bo ten generator i tak to już ledwo dźwiga. Hmm, 42. To ja od razu zaznaczę 43, bo pewnie i tak za chwilę za jeden pójdzie z tej części. Ech, mamy 130 wcale zwykłego rygoru. Tutaj ja coś już widzę. Patrzę, że tutaj też jakiś gość cały czas siedzi. Niektórzy tutaj siedzą, bo tak po prostu, nawet nie wiem dlaczego. To jest takie, że już pomału ich wynoszę. Jak to z pracownikami? Stałe morale. 600 minus się. Wnerwiony. Dobra. Czekamy, aż oni to przyjmą. Wykarmy wszystkich więźniów. Ten korytarz tutaj jakoś tu idzie. W ogóle tutaj powinienem, nie wiem, dać cokolwiek, żeby tutaj nawet cokolwiek łaziło. A, i zrobić przy okazji takie przejście podobne coś. Wiecie, tutaj powinienem już nawet nie zrobić takich wielkich jakichś, tylko po prostu takie jakieś przejście, cokolwiek, co no. Jednak 41 jest. Dobra, to dajmy 40, niech przyjedzie, trudno. Znaczy, że tutaj jest jeszcze kilku. A czy tu nawet nie wiem, co tutaj robią. Dajmy 30, bo tutaj patrzę. Dobra, 30. 5, bo tutaj na pewno z 5 siedzi, tak? Raz, dwóch, trzech, czterech, pięciu, sześciu, siedmiu. Siedmiu tutaj siedzi, więc dajmy 33. Resztę mi tu jakoś przyjmą do tego bloku. Bo tutaj też jakieś lampki powinny być. A i przy okazji zrobimy inne przejście do psiarni. Jak tutaj jest z wywiadem psiarnia? Tutaj nic nie ma, dobra. Zróbmy przejście do personelu z psiarni tutaj takie nowe, żeby po prostu nie musieli się tak męczyć psy. Po co dłuższą drogą zapylać, jak mogą krótszą? O to chodzi. W ogóle jak jest? Co jest? Wykarm wszystkich więźniów, 55%. Więcej mi nie karmią. No czekajcie, no. Wywiad, nie to, logistyka, dystrybucja żywności.
Popyt 17, podaż 21. Nie wyrabiamy lekko z podaży. No to jest nawet dobrze, no. O, popyt 92, podaż. A patrzę, że oni nigdy się nie wyrabiamy z podaży. Dobra, zróbmy tak. Przerzućmy im to, niech najpierw idą zjeść, potem mają posiłek. O, tak o. Podaż, popyt. Popyt plus 70, plus 80. Nie mam mało czasu na żarcie, tak patrzę. Dobra. Przynajmniej prawie 60% jest wykarmione. Problemy. Wszystkie problemy są w normie, więc to jest takie na znośnym poziomie. W ogóle te podłogi dają coś jeszcze. O, patrzcie tutaj. Szybka. Wewnątrz, prędkość normalna. O, to jest akurat nie szybkie. To jest szybki materiał, więc mogę tutaj zrobić, żeby szybciej mogli dochodzić do tego miejsca. Chociaż nie, to akurat nie niepotrzebne. W sumie tak naprawdę tylko dotąd, bo reszta i tak będą bloki więzienne, a w blokach tego nie potrzebujemy. Będziemy tak kończyć odcinek przy 40 minutach. Tak na 100%. Tutaj damy na całej długości te płyty dziwne. O, jednej kamery przy okazji nie podpiąłem. Nagroda za wczesne zwolnienie więźniów. To mi robią. Idzie to tak kroczek po kroczku, małymi kroczkami, aż do celu w końcu kiedyś dojdzie. To, że oni tutaj nigdy nie chcą siedzieć. Mam 40 strzelników, 5 uzbrojonych, 15 przewodników psa. A ja tam mam patroli psów, bo one też się muszą czasami zmieniać. Patrole psów, nie liczę tej części. Z psami. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 patroli z psami. No tak, mogłoby się nie wyrabiać, powinno być przynajmniej 18 psów. Więc dajmy od razu 20 z zapasem. Oj, to jest dobre przejście. Nie muszą tak zasuwać, jak nie chce im się, tylko po prostu idą, nawet na przerwę mogą tak sobie przejść skrótem. Właśnie, jeszcze tutaj to przy okazji trzeba było podpiąć. System kontroli drzwiami, który jest aktywny, nie pamiętam. Ten. Ale tutaj strażnicy, jacykolwiek strażnicy. Mam pytanie, czy gdzieś tutaj jest jakiś wolny strażnik? A dobra, większość w sumie nosi ludzi, transportuje w sensie. Dlatego mi kamery nie chodzą, nie zasuwają. Dobra, czekam aż mi to zbudują, bo ja muszę mieć stołówkę. Jak będę miał stołówkę, to tam będzie, wiecie, już pół biedy. Dobra, to my to sobie poplanujmy. Tutaj będzie korytarz na 4 kraty. Więc tak naprawdę... Czyli tak naprawdę tutaj będą raz, dwa, trzy, cztery... Tutaj będzie coś takiego, no. Ta kuchnia będzie za mała. Zróbmy taką kuchnię. Pokój socjalny. Z wejściem przez kuchnię. Będzie. Co nie?
Jak to, nie wiem, jak to zrobić. A tutaj zrobimy kaplicę i ten. I git. Kaplica, świetlica. No, coś takiego. W ogóle za recyknię, jak widzicie, dostałem 200 dolków. Dobra, aż czekamy, aż to mi zbudują, tutaj to budują, tutaj też będzie niedługo zbudowane, tutaj będzie łazienka, 5 pokojów do zwolnień, odwiedzinki, pralnia i generator kolejny. Nie wiem już który, chyba trzeci to będzie, tak? Trzeci. Tak, bo jeden zasila ogólnie tą strefę, a drugi zasila to wszystko. I ten jest na poziomie prawie przeciążony, tam ma zapasy 80 jednostek mocy, czyli nawet krzesła elektrycznego nie odpalę. Ten ma w zapasie 100 jednostek mocy, czyli równo dokładnie ile jest potrzebne do odpalenia krzesła elektrycznego, czyli jakby było odpalone krzesło elektryczne i jedna lampka, to już by zgasł i się nie odpalił. Wyczerpany. A bo on ma wyjście, dobra, to nie wiem, co on tu robi. Ty. Idź sobie do pokoju socjalnego. Dziwny gościu stoi na plantacji zamiast coś porobić. Ci tutaj stoją? O, Eli obsługuje monitor. Wy psy macie tutaj klatki. Dziwne. No, tu nawet działa, tutaj widzę większość cel, co nie? Plus, minus, co chwilę widzę, chociaż nie widzę, jakby sobie patrzę kilku. Będzie trzeba tutaj jeszcze zamontować jedną kamerę, która by mi patrzyła na te trzy. Chociaż tutaj mi zaglądają od czasu do czasu, no tutaj jest w miarę git. To mi już kończą robić, tutaj będzie ładnie budyneczek, no nawet gitek. Tutaj będzie trzeba też to ładnie porobić, bo tutaj jak widzicie będą te. A miałem też w międzyczasie, chciałem zrobić tutaj zraszacze i tutaj dodać więcej zraszaczy, bo ten generator często się pali, więc takie zabezpieczenie. Wiecie? Ten generator już się tyle razy zapalił, ale to tak tyle, że dla świętego spokoju lepiej już mieć jakieś zabezpieczenie. Oznając, że cię za chwilę znowu się zapali. I teraz już sobie nie żartuję, bo ten już się odpalił chyba 6-7 razy. Dlatego ma nawet tutaj metalową posadzkę. Może myślałem, że będzie bezpieczniej czy coś, ale gówno to daje. I tak jeszcze ściany sypią, jak się podpala. Dobra, kończymy ten odcinek. To byłoby na tyle w tym odcinku. Jestem trochę krótszy, czasem brakuje. Ja byłem Ryczko. Na razie, no i cześć. Papa, widzimy się w kolejnym odcinku z gry Prison Architect. Pa, pa!